Słuchajcie, niemożliwe. No niemożliwe. Witam wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, szukałem i znalazłem. Oto oryginalny szwajcarski traktor z 58 roku firmy Miley. Zobaczcie, bardzo ładny ciągniczek. Słuchajcie, ciekawostka na sam początek. Bardzo mały, jak widać, traktorek, ale silnik czterocylindrowy. Tłumik tutaj schowany pod spodem, rzuca się w oczy od razu. Z tego, co zdążyłem się zorientować u właściciela, ciągnik jest u niego od 68 roku. Zakupił go jego ojciec i od tej pory służy w gospodarstwie. W tej chwili wyrusza w pole raz, dwa razy do roku, nie częściej. W każdym razie na pewno świetna sprawa. Z tego, co wstępnie zdążyłem zauważyć, jest to absolutny oryginał. Z wyjątkiem tutaj tych kierunkowskazów, są to od Volkswagena Garbusa. No, rzecz zrozumiała, dlatego że w 58 roku nie było jeszcze wtedy kierunkowskazów, więc tutaj te zastosowano, no i jak najbardziej pasują, także to jest fajna rzecz. Co tu mamy, coś z tyłu, bo nie widziałem jeszcze. Słuchajcie, zaczep tu nie ma jak się dostać, nie widać gdzieś tutaj, nie widzę przekładni na koło pasowe, ale możliwe, że nie ma. Może z drugiej strony jeszcze, zobaczcie, tutaj tabliczka oryginalna. Słuchajcie, prądnica. Ale jaka boszowska, wszystko tu jest od Boscha. Rozrusznik też boszowski. Klakson. Domyślam się też. Z tego, co rozmawiałem z właścicielem, ma być to silnik Mercedesa. Diesel. Stosowany również w Unimogu. No dziwne, malutki ten dieselek, słuchajcie. Czterocylindrowy i pojemności 1,8. Także no ciekawostka, waga całego ciągnika to 1400 kg, no tyle co u nas ciągniki, no bez mała, ciągniki dwucylindrowe. No ale bardzo fajna maszyna, słuchajcie, umówiłem się z gospodarzem, zobaczymy czy przyjdzie, bo jeżeli mu nic nie wypadło, gdzieś tam nie musiał jeździć jechać, to pewnie się spotkamy. Co jeszcze, lampy helowskie, oryginalne, słuchajcie, zaczep z przodu, no bardzo fajny, naprawdę piękny ciągniczek. Rzadkość, słuchajcie, rzadkość, w ogóle ja do tej pory nie wiedziałem, że Szwajcarzy robili jakieś ciągniki kiedykolwiek. No ale tak to wygląda, że nasze zainteresowanie skupia się wokół tego, co nam najbliższe. No i Szwajcaria raczej nie należy do tych krajów najbliżej nas położonych. W każdym razie naprawdę fajna maszynka. Słuchajcie, fotel na sprężynie, podobnie jak w C325 na podwójnej sprężynie. Kierownica z klaksonem. Wskaźniki VDO dobrze wiedzieć, bo często po prostu pojawiają się gdzieś na jakichś aukcjach i właściwie nie wiemy, co to jest to VDO, ale z tego, co widzę, to one były dosyć popularnie były montowane. Tu słuchajcie, ta zębatka to jest gaz ręczny. No fajne rzeczy. Blokada na koła. Tutaj mamy hamulce. No pewnie tak, a dwie dźwignie hamulca ręcznego być może. No nie wiem, jak to miało działać, nie wyobrażam sobie. Tutaj mamy sprzęgło z tamtej strony. Przejdźmy z tamtej strony, bo tutaj nie bardzo widać. Co tu mamy? No mamy ten hamulec rzeczywiście. Ale czemu tam to? A pewnie ręczny i... No skoro tu jest nożny, tam jest ręczny, to na co ten jeszcze jeden pewnie po prostu do... No tu mamy jeszcze jedną taką dźwignię. No popatrzcie, jak to fajnie wszystko rozwiązane. Czy przyhamować można jedno koło pewnie, żeby skręcić sobie w miejscu. Pompa ciekawa, boszowska. Słuchajcie, wrócimy sobie do tematu, bo mówię, no będę starał się... O, chyba przyjechał właściciel, także z nim spróbuję porozmawiać, zobaczymy jak to będzie. Słuchajcie, język szwajcarski to jest kosmos, także spróbuję go przekonać, żeby z nami porozmawiał po niemiecku, tak zwanym Hochdeutsch. To na razie tyle. Zaraz wracam. Słuchajcie, tutaj będzie teraz odpalanie. Ich werde ein bisschen polnisch reden, damit alle verstehen, ja?
Będzie teraz startowanie ciągnika. Słuchajcie, przyszedłem, byłem zaskoczony, że myślałem, że trzeba akumulator rzucić albo coś takiego. A tu zobaczcie, jaka akcja. Ja, das ist normal. Die Kerzen muss ein bisschen warm sein, ja? Das ist bei jedem diese Modelle. Unser in Polen auch, wir müssen ein bisschen. No słuchajcie, niemożliwe. No niemożliwe. Kannst du ein bisschen das hier in Hut machen? Słuchajcie, jeździ. Zobaczcie na to cudo. No pięknie. Od razu zapalił. Słuchajcie, zobaczcie nawet obciążniki oryginalne. Piękna maszyna. Młodnica w finale. Proszę dróg i joga segut. Ale czysto. Ja. O, tutaj słuchajcie, może teraz nie przeczytam tego. Ale bardzo ładny ciągniczek, słuchajcie. Naprawdę fajna maszyna, sprytna, do przyczepy. W tych czasach były produkowane takie ciągniki raczej, żeby coś miały wieść. Dopiero później, nieco później, to w sumie nie było aż tak późno od produkcji tego ciągnika, ale były produkowane dwa rodzaje ciągników jeszcze w tych latach. Jedne do ciągania, a inne do pracy w polu. Get it out. Läuft super. Sag bitte für unsere Zuschauer, wie heißt du? Ja, ich bin Peter Künzli. Ja, wohnst du in? In Bernhardzell, also das in St. Gallen in der Schweiz, in der Nähe vom Bodensee. Okay, also ich jetzt werde übersetzen, okay? Okay. Kolega nazywa się Piotr, mieszka w Bernhardzell, niedaleko Jeziora Bodeńskiego i jest to gmina St. Gallen. Also sag mir, seit wann hast du dieses Traktor? Also dieser Miley-Traktor wurde in der Schweiz hergestellt, in Schaffhausen, ja. Im Jahr 1958 und war dann bei einem mir unbekannten Besitzer, bis mein Großvater den im Jahr 1968 kaufte. Okay. Und seitdem ist er quasi im Familienbesitz. Super. Więc tak, ten traktor został kupiony przez dziadka, nie przez tatę, tak jak podejrzewałem. Został kupiony w 68 roku jako 10-letni traktor. No i od tego czasu jest w rodzinie, dbają o niego i pracują nim od czasu do czasu. Sag mir bitte noch, er arbeitet, ja? Also eine Anhänger nimmt ein paar Mal pro Jahr oder wie das geht? Ja, jetzt brauche ich ihn mal für hier um die Firma rum. Czyli tutaj w koło firmy coś do przewożenia, takie drobiazgi, pomocnicze prace. Also nur zum helfen, ja? Nur zum helfen, ja. Vielleicht mal eine kleine Ausfahrt. Czyli tak, też są takie małe przejażdżki. Habt ihr da vielleicht die Traktoren treffen oder sowas in der Nähe? Ja, gibt es ja. Und fährst du mit auch? War ich auch schon, ja. Und wie? Viel Traktoren? Ja, ja. Und nur von Schweiz oder auch von Deutschland, Österreich? Von überall. Von überall. Ja. Und die italienischen Traktoren sind auch da hier, oder? Ja, auch immer mehr. Also es ist jetzt heute, ich war schon 1991, ja? Wo das losging mit diesen Oldtimern. Ach so. Aktiv dabei und heute eigentlich weniger. Aber was jetzt heute natürlich, was man mehr sieht, sind für mich sind das Klassiker, nicht Oldtimer, aber sie sind natürlich mittlerweile 30 Jahre alt. Viele Traktoren aus den 70er, 80er Jahren. Also und so uralte ist ganz, ganz wenig? Ja, weniger, ja.
Jest. Więc tak, są takie spotkania traktorowe tutaj w pobliżu, ale te przyjeżdżają ludzie z różnych krajów ościennych tutaj, czyli Niemcy, Austria, czasami Włochy, ale ogólnie zjeżdżają się zewsząd. No i ciekawostką jest to, że większość traktorów jest z lat 70., 80., natomiast tak stare traktory jak ten pojawiają się dosyć rzadko. Ich habe da hinten auch etwas gesehen. Die Orange. Was ist denn das? Ah, ein Saurer. Saurer, was ist das? Ja, das ist natürlich der Schweizer LKW. Kennen wir schauen auch vielleicht? Ja. Okay. Tam zobaczyłem z tyłu, słuchajcie, jak wracałem, chleb kupiłem. Jak wracałem z piekarni, ze sklepu, przepraszam, zobaczyłem, że tam coś pomarańczowego stoi. Zapytałem właśnie o to coś pomarańczowe. I okazuje się, że to jest Saurer. To jest taka też szwajcarska ciężarówka z HDS-em. Welche Baujahr ist das? Das ist Baujahr 1981. To jest rok 81. Und normal im Arbeit immer, ja? Oder? Dieses Fahrzeug war bei einer Stadt. Ja. Für den Winterdienst, Kommunaldienst im Einsatz in der Stadt Zug. Ach so. In der Schweiz bis irgendwo nach 2000. Und dann eigentlich jetzt noch als Hobby. Ach so. Teraz to stoi ten samochód jako hobby, ale do 2000 roku pracował jako służba zimowa. No i tutaj po prostu, no, tak jak widać, po prostu pracował. Wiadomo, jesteśmy w Alpach i to tutaj wszędzie są górki, tutaj nie ma żadnych prostych właściwie dróg, a jeżeli są, to bardzo krótkie. No i w tej chwili jest jako hobby ten traktor. Kennen wir von vorne das sehen vielleicht? Geht das? Na, będę prüfen, vielleicht geht. O, zobaczcie, oryginalne napisy, właśnie tu wygląda Saurer. HDS, alles läuft, ja? Schön sieht aus, muss ich sagen. O kurde, blade. Sehr schöne, muss ich sagen. Sowas ich habe noch nie gesehen. Ja, die wurden bis 1982 im Prinzip wurde beschlossen, ach so, die Lastung und Produktion einzustellen, und Fahrzeuge wurden dann noch einzelne und fürs Militär und so bis etwa 1986 produziert. Da ist eigentlich sehr viel ist Swiss made an dem Fahrzeug. Ja. Bis auf einzelne Komponenten wie das Getriebe oder die Lenkung. Ist unglaublich. Der Motor ist Saurer, ist eine absolute Schweizer Entwicklung. Alles von Schweiz. Und heute existiert eigentlich von der Firma Saurer, also von der Lastwagenabteilung, existiert noch die Iveco Motorenforschung, ach so, in Narbonne. Ach so. Auch sämtliche Iveco Motoren, was zum Fiat Iveco Konzern gehört, entwickelt. Ach so. Die so über 200 PS aufwärts sind. Geht. Sag mir bitte, er hat original so Lenkung? Original, ja. Ja. Unglaublich. Typischer. Ist zu oder können wir auch machen? Ja, ich auch. Ist offen. Słuchajcie, no cudo, muszę powiedzieć. Musisz szaleć. Słuchajcie, cudo. Kierownica z prawej strony, no jestem w szoku. W austriackim samochodzie, ale piękny jest. Po prostu jak nowy. Wszystko oryginalnej myśli szwajcarskiej. Wszystko tu jest szwajcarskie. Kolega powiedział, że w tej chwili ta firma już nie produkuje samochodów, produkuje tylko silniki Iveco do 200 koni mechanicznych. I tak to w tej chwili wygląda z tą firmą. Samochody przestały być produkowane w 82 roku, a ten model był produkowany od 68 do 82, a potem już tylko z rzadka produkowano coś tam, ale skupiono się na produkcji silników. Okej, kannst du vielleicht grüßen unsere Zuschauer und einladen zum Bernatel oder zum deine Firma? Du hast sehr Firma eine mit was? Was machst du? Ja, die Firma ist Balemax. Ja. Wir produzieren landwirtschaftliche Maschinen, Fütterungstechnik für Kühe und Ballenauflöser. Okej, okay, übersetze jetzt. Więc mamy tutaj kolegę, który ma własną firmę, produkuje maszyny do karmienia krów głównie.
to są podajniki paszy różnego rodzaju. No i zapraszamy do Bernacel w Szwajcarii, tutaj do producenta. Am einfachsten finden Sie uns im Internet. Najlepiej łatwiej. www.balemax.ch. O, super. Balemax.com. Ja, wunderbar. Kannst du bitte grüßen unsere Zuschauer? Ja, herzliche Grüße an alle Zuschauer in Polen und im Rest der Welt, die Freude an solchen alten Maschinen und Fahrzeugen haben. Und sag mal bitte, do zobaczenia. Do zobaczenia. Wunderbar. Danke dir. Tschüssi. Ciao.